Witam serdecznie, moim gościem Marcin Żuchowicz, DBS Szkoła Pływania. Witam serdecznie. Marcin, pierwszy twój wywiad, jak to wspomniałeś. Mam nadzieję, że nie będziesz się bardzo stresował. Marcin, pokonuję ci dzisiaj nie po tym takim łatwym pojedynku, a wręcz bym powiedział, że po bardzo trudnym spotkaniu drużynę Pabud. Co było dzisiaj największą trudnością w tym meczu? Na pewno trudnością, rywal był trudnością. Zagrali dzisiaj bardzo dobry mecz, aczkolwiek uważam, że my dzisiaj zagraliśmy bardzo słabo. Brak komunikacji z tyłu, nie było w ogóle krycia. Nie oglądaliśmy się za siebie i niestety tak to wyszło. No to takie spotkania też powinny cieszyć, bo jeżeli gra się słabo, jak ty to powiedziałeś, może nie w naszej ocenie, ale w swojej, a jeszcze się wygrywa, to wartość dodana do tych punktów. Dokładnie tak. Cieszymy się oczywiście z 3 punktów. Na koniec użyliśmy gaśnicy i pożar zażegnany. O, jak wspomniany, jak tutaj jest słynny pan Brown. Dokładnie. To miałem na myśli. To miałeś na myśli. Marcin, spodziewałeś się takiej trudnej przeprawy z Pabudem? Bo jakby patrząc na tabelę, można by się było chyba łatwiej tego spotkania, tak łatwiejszego spodziewać. Właśnie tym się sugerowaliśmy też troszeczkę tabelą. Nie byliśmy przygotowani na tak trudny mecz i być może zbyt luźno podeszliśmy do tego spotkania. No i, ale na szczęście 3 punkty są. Na szczęście wymęczone, ale są. 3 punkty są. Na pewno troszkę tyłki wam uratował Mateusz Bożenski, który dzisiaj zagrał fenomenalne spotkanie. Dokładnie. Potrafisz opisać, jak zaprezentowaliście swoją grę drużyna przeciwna? Coś taktycznego, coś specjalnego, co wam dzisiaj, że tak powiem, napsuło nerwów? Zagrywali długie piłki za nasze plecy i to nam sprawiało duże trudności. Właśnie się nie, tak jak powiedziałem wcześniej, nie pilnowaliśmy tyłów, nie obracaliśmy się za siebie i oni to wykorzystywali dzisiaj. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.